Jak utrzymać rodzinę, jak utrzymać samego siebie, kiedy moje oszczędności, rezerwy wynoszą absolutne zero i za bardzo nie ma od kogo pożyczyć. Stoję wtedy przed dylematem, co ja w ogóle potrafię robić. Skończyłem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunek informatyki. Umiałem pisać programy, no ale umieć pisać programy, programować, to umiało bardzo wiele ludzi i wcale to nie był sposób na to, żeby zarobić pieniądze, bo takich chętnych do pisania programów wtedy pewnie tak dzisiaj było bardzo wiele. Ale miałem jeszcze jedną cechę, która dawała mi pewną przewagę. W tym przedsiębiorstwie państwowym, pomimo że byłem bardzo młodym człowiekiem, bardzo szybko awansowałem i przez pewien czas byłem zastępcą dyrektora. I ja poznałem, co dyrektor przedsiębiorstwa potrzebuje od systemu informatycznego. A proszę Państwa, wtedy oprogramowania były pisane, to był początek polskiej informatyki, oprogramowania były pisane przez studentów, przez młodych pracowników, którzy nie mieli dużo wiedzy o życiu gospodarczym. Muszę wiedzieć, żeby założyć prywatną firmę. On, proszę Państwa, stary prawnik, wyjął mi 3 ustawy, słownie 3 ustawy, i mówi: masz, to jest całość prawa gospodarczego, które obowiązuje w Polsce. Była to ustawa, przedwojenny kodeks handlowy, była to ustawa o podatku dochodowym, było to prawo celne. I mówi, jest jeszcze 4. ustawa, kodeks pracy, ale ten jest taki sam jak w firmie państwowej, ten znasz. Ale najciekawsze miało być jeszcze za chwilę. Wziąłem te 3 ustawy, wtedy nie było kserografów tak jak teraz, więc ja musiałem się tych ustaw nauczyć, bo nie dało się ich po prostu jakoś skopiować, można je było przepisać na maszynie. Więc ja, proszę Państwa, wziąłem, przeczytałem bardzo dokładnie te 3 ustawy. Można powiedzieć, że się ich nauczyłem i najpiękniejsze było teraz. Ja, ponieważ musiałem oddać te 3 ustawy temu prawnikowi, a byłem sam informatykiem, ekonomistą, nie byłem prawnikiem. Proszę Państwa, przeczytałem 3 ustawy, w tym 2 dotyczące podatków i ani jednego pytania, było wszystko napisane tak przejrzyście, tak jasno, tak jednoznacznie. Proszę Państwa, oddaję prawnikowi ustawy, mówię, dziękuję, wszystko jasne, zrozumiałe, czytelne. A on oczywiście przyjął, pożyczył mi sukcesów w firmie i proszę Państwa, przeczytanie, nauczenie się 3 ustaw pozwoliło mi z sukcesem rozpocząć działalność gospodarczą. Primus był jedną z 2 firm na świecie, które wygrało z firmami amerykańskimi. Było tylko 2 przykłady, NYK w Japonii i Optimus w Polsce, które w swoim kraju produkowały więcej komputerów niż wszystkie firmy amerykańskie, sprzedawały więcej komputerów niż wszystkie firmy amerykańskie razem wzięte. W każdym kraju na świecie najpierw szły firmy amerykańskie, IBM, Compaq, Hewlett Packard, Dell i była cała masa. I one sprzedawały najwięcej komputerów. Potem dopiero pojawiała się jakaś firma krajowa. Były 2 przypadki w skali świata. Optimus w Polsce, który sprzedawał więcej komputerów niż wszystkie firmy amerykańskie i na Japonii. O jakości naszego sprzętu niech świadczy Pan, że pewnego dnia otrzymujemy eleganckie pismo z Microsofta, które mówi tak. Zostaliście wybrani jako jedna z 3 firm komputerowych na świecie. Macie tak dobre komputery, że dają Wam nieodpłatnie prawo używania logo Microsoft zamiast Optimus. Będziemy dumni, jak Wasze komputery będziecie nazywać Microsoft. Takie uprawnienia dostały 2 firmy amerykańskie i 1 firma w Europie opcji. Ja mogłem długo mówić. Do czego prowadzi, jeżeli władza nie przeszkadza, jeżeli jest wolny rynek, gdzie tylko jakością pracy decyduje się o sukcesie na rynku. Proszę Państwa, ten piękny czas niestety szybko zaczął się kończyć. Ja dam konkretny przykład, jak ten rynek zostaje bardzo silnie ograniczony. Optimus miał między innymi taką firmę Optimus Pascal Multimedia. Myśmy robili produkty multimedialne. Robiliśmy produkty multimedialne do nauki matematyki, biologii, geografii. Tych produktów być może się z nimi zetknęliście. Między innymi robiliśmy też oprogramowanie do nauki matematyki. I zdarzył się, to jest fakt autentyczny, nie wiem, czy się już skończył proces NSA, czy jeszcze się nie skończył, zdarzyła się następująca sytuacja. Zrobiliśmy jakiś doskonały program, powiedzmy, do nauki matematyki w szkole średniej. Podsumowanie całego kursu matematyki.
ponieważ tego prawa zaczynało być coraz więcej, idziemy do Urzędu Skarbowego i pytamy się, jak opodatkować oprogramowanie do nauki matematyki w szkole średniej. Jak to jak? Patrzą do ustawy VAT-owskiej, 22% VAT-u i sprzedawać. No ale my widzimy, że w hipermarketach na rynku jest bardzo podobny program, na którym pisze VAT 7% z firmy konkurencyjnej. Idziemy do firmy konkurencyjnej, delikatnie się pytamy, jak wy to robicie? Nam Urząd Skarbowy powiedział 22%, a wy na taki sam produkt macie 7%. A pokazują pismo z Urzędu Skarbowego, od nich tam pisze 7%. W ustawie VAT-owskiej było tak. Oprogramowanie komputerowe 22%. W innym miejscu ustawy. Wszystko, co służy edukacji 7%. Niech mi ktoś powie, jak opodatkować program, który służy edukacji. Proszę Państwa, dotknęliśmy sedno polskiego problemu. Zgodnie z prawem jest I7, jest to zgodne z prawem, bo jest to program, który służy edukacji. Więc na pewno można stosować stawkę 7% VAT. Ale ponieważ jest to program, można stosować stawkę 22% VAT. Proszę Państwa, sedno polskiego, można powiedzieć, piekła czy polskiej rzeczywistości. Zgodnie z prawem jest możliwa i taka decyzja, i taka decyzja. Już nie rynek przestał być głównym regulatorem, który za dobre wynagradza, za złe karze, tylko relacja z władzą.